Boże, do zadania tego pytania skłoniło mnie dzisiejsze spotkanie, a wynika to z tego, że są bardzo niepokojące głosowania w polskim Sejmie i ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego również są niepokojące, ponieważ tylko 23% głosowało, z tego 280 tysięcy głosów uznano za nieważne. I ja tu sobie spisałem, ponieważ trochę się ma tremę, więc po prostu chciałem ogarnąć całość i zadać takie pytanie księdzu arcybiskupowi. Dlaczego chrześcijanie nie głosują w ogóle, albo głosują na partie, które właściwie są potem antychrześcijańskie, okazują się, które lekceważą ludzi, a ich posłowie w Sejmie głosują niezgodnie z Ewangelią, a tylko przed wyborami odliczają się w kościele. Na przykład ostatnio polski Sejm głosami głównie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo mają przewagę dużą, ale jeszcze tam inni też się do tego dokładali, więc Sejm polski, nie wiem czy polski, odrzucił po prostu propozycję zniesienia podatków dla najuboższych. To jest skandal. Według mnie jest to grzech ciężki. Chciałem się zapytać, czy ksiądz arcybiskup zgadza się z tym, bo moim zdaniem powinno się bardziej w nakazaniach o tym mówić. Według mnie jest to grzech ciężki, grzech zaniedbania. Dziękuję. Poruszył pan kilka spraw w tym swoim pytaniu. Najpierw pytanie, znaczy pierwsze stwierdzenie pana, dlaczego chrześcijanie raz nie chodzą na głosowania, a jak głosują, to jeszcze wybierają niektórych przedstawicieli tych partii, które w swoim programie, a zwłaszcza w swoim postępowaniu są, delikatnie mówiąc, dalekie od Ewangelii. Otóż trzeba tu też powiedzieć najpierw to, że nie wszyscy ci, którzy głosują, są chrześcijanami, bo nie. Powtórę. Oczywiście jest tutaj pierwszy głos, znaczy pierwszy grzech zaniechania ze strony tych, którzy, obywateli, którzy mają nie tylko prawo, ale i obowiązek głosować, ponieważ jest to ich sposób wpływania na odpowiedni kształt życia państwowego. Jeżeli nie podejmują tego obowiązku, to tutaj też zaciągają niemałą winę moralną. I ostatni komunikat z konferencji, zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w obliczu zbliżających się wyborów przypomina, że trzeba brać udział w wyborach, bo to jest też jakoś niemoralne, jak wielu krytykuje, czy jakiś tam, bo nie chodzi tylko o ostatni, kształt parlamentu, czy rządu, a w odpowiedzi, czy pan, pani głosowali, nie, przecież mnie tam nie, to mnie nie obchodzi. Jak nie głosuję, no to potem konsekwencje są takie. Po trzecie, istotnie bardzo ważną rzeczą jest to, by zabierając, czy uczestnicząc czynnie w życiu politycznym poprzez udział w wyborach, mieć świadomość, na kogo się głosuje, co dany człowiek w swoim programie przynajmniej głosi i czego chce jako ewentualnie wybrany, czy do samorządów, czy do parlamentu, w tych gremiach osiągnąć, zrobić, dokonać. I tutaj jest jakaś wielka odpowiedzialność, która ciąży na wszystkich. W moim przekonaniu, kiedy szukamy już tych najbardziej podstawowych kryteriów, za kim się opowiedzieć, to trzeba zapytać, czy w programie danej partii, czy danego kandydata jest jasno zarysowana obrona życia drugiego człowieka. Nie ma najbardziej podstawowego prawa i świętego jak to,
czym jest ludzkie życie. I nie ma też bardziej dramatycznego pytania, jakie Bóg może skierować do człowieka, niż to, które skierował do Kaina. Gdzie jest twój brat Abel? A Kain odpowiedział, czy ja jestem stróżem mojego brata? Otóż prawdziwe człowieczeństwo zaczyna się dopiero wtedy, kiedy człowiek się czuje odpowiedzialny za życie drugiego człowieka. Kiedy jest przekonany, że jest naprawdę stróżem życia swego brata. Jeżeli się to lekceważy, nie dziwmy się, że potem się lekceważy wiele innych spraw związanych z funkcjonowaniem życia społecznego. Jeżeli nie ma tej najbardziej podstawowej wrażliwości na drugiego człowieka, to potem wszystko inne jest możliwe. Więc ja myślę, że w tej przestrzeni wielu bardzo poważnych pytań, które sobie musimy postawić, pytań wynikających z nich jako odpowiedź obowiązków, wyrastają te postawy, które trzeba zajmować w chwili wyborów, ale także te postawy, które trzeba zajmować i do czego mają prawo obywatele wolnego państwa, kiedy widzą, że czy to pewne ustawy, czy pewne uchwały, czy inne rozporządzenia nie są zgodne z najbardziej podstawowymi odczuciami czy intuicjami tego, co jest słuszne, sprawiedliwe i dobre.